Rada przy prezydencie, którą kieruję, z woli pana prezydenta kilkakrotnie zajmowała się sprawami relacji handlowych z Ukrainą w stanie wojny. Wielokrotnie podnosiliśmy, że nieograniczony, nieskrępowany napływ przede wszystkim zboża, chociaż również inne grupy produktów mogą istotnie zachwiać polskim rynkiem, doprowadzi do tego, do czego, i to nie potrzeba żadnych zdolności profetycznych, do czego doprowadził. Również w kontakcie z rolnikami ukraińskimi, ekspertami również z Uniwersytetu w Kijowie, których zaprosiłem do Warszawy, przedstawiliśmy iluzoryczność naszego przekonania, że pomagamy rolnikom ukraińskim. To nie jest żadna pomoc dla rolników ukraińskich. Zarobek na wywożeniu zboża z Ukrainy uzyskują wielkie międzynarodowe koncerny, a nie ci rolnicy, którzy są zdominowani przez korporacje międzynarodowe pasożytujące na rolnictwie ukraińskim. Nasze rekomendacje, zresztą spotkania odbywały się również w obecności ministrów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, trafiały w pustkę. Pan prezydent wyraża zadowolenie, że podjęto wreszcie działania spóźnione, które mogły być realizowane już znacznie wcześniej. I problem byłby rozwiązany, ewentualnie jego skala byłaby znacznie mniejsza. My chcemy, i pan prezydent jest jednym z głównych, nie tylko w Polsce, na świecie, orędowników pomocy dla Ukrainy. Jego zaangażowanie jest powszechnie znane. Chcemy współpracować z Ukrainą również w tym najtrudniejszym obszarze, jakim są relacje rolnicze. Tu są potrzebne porozumienia międzypaństwowe. Bo jeżeli ich nie będzie, to co się wydarzyło w Polsce jest tylko przedsmakiem tego, co będzie nas czekało w latach następnych. Ale jestem przekonany, że nasze relacje, jeżeli będzie dobra wola ze strony Ukrainy, jeżeli w sposób mądry poukładamy relacje handlowe, ale również inwestycyjne, przetwórcze między Polską i Ukrainą, to oba kraje, również z poszanowaniem interesów rolników w tych krajach, będą istotnym, może jednym z największych na świecie dostarczycieli żywności, której tak brakuje, która jest tak potrzebna. Ale to musi być poprzedzone i wielką analizą, i porozumieniami między Polską a Ukrainą, między Unią a Ukrainą. Pewnie w roku wyborczym trudno jest oderwać się od bieżących ocen, od krytyki wzajemnej, ale chciałbym i będę zabierał głos wielokrotnie w panelach w czasie naszego kongresu, byśmy koncentrowali się nad strategiami dla polskiego rolnictwa. Nad takimi rozwiązaniami, które uwzględniając zmieniające się otoczenie, globalizację, wojnę, postępujący obszar głodu na świecie, uwzględniając również pod wieloma względami nielogiczną, a często wręcz szkodliwą dla produkcji żywności w Europie politykę Unii Europejskiej, i o tym trzeba też wyraźnie mówić. Mówiliśmy o tym w roku ubiegłym również. Musimy szukać strategicznych rozwiązań dla polskiego rolnictwa, które wykorzystają potencjał tego rolnictwa, sprawią, że będzie to istotny nie tylko dla rolników, czy szerzej mieszkańców wsi obszar aktywności, ale będzie to
ten dział gospodarki narodowej, który będzie szanowany, kochany i hołubiony przez całe społeczeństwo. Ponieważ głosy krytyczne wobec rolników zaczynają dominować w debacie publicznej. Coraz częściej to właśnie rolników oskarża się o zły wpływ na klimat, na niszczenie środowiska, na różnego rodzaju nieprawdziwe, kłamliwe zarzuty. I o tym również musimy rozmawiać. Cieszę się, że tematem wiodącym jest innowacyjność, czyli jak wykorzystać potencjał rolnictwa, by wykorzystując również najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania, które oferuje nauka, dlatego również bardzo serdecznie magnificencję rektorów pragnę w imieniu pana prezydenta pozdrowić, jak szukać wsparcia dla rolnictwa poprzez to wszystko, co jego otoczenie, w szczególności nauka, może zaoferować. Dzisiaj nie będziemy specjalnie koncentrować się na tradycji i historii, chociaż niektóre panele tego dotyczą, ale musimy również pamiętać, jak ogromny, złożony wpływ polska wieś miała i ma na kulturę, na tradycje, na życie społeczne w naszej ojczyźnie. Jak złożona była również struktura polskiej wsi. I mówię to w dniu szczególnym, kiedy obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Czyli w sposób szczególny wspominamy również Żydów polskich, którzy byli ważnym, w niektórych regionach Polski wręcz dominującym elementem narodowym, etnicznym właśnie na polskiej prowincji. Wspominamy z czcią i szacunkiem tych bohaterów, którzy dali życie, by godnie umrzeć. Przywołuję ten przykład, żeby wskazać, jak złożonym, jak skomplikowanym również w historii obszarem była polska wieś. Tego również nie wolno zapominać. Jestem przekonany i to zdanie pan prezydent również mocno eksponuje, że jeżeli jest dobra wola, jeżeli nie ma zacietrzewienia politycznego, jeżeli nie ma tego, przepraszam za porównanie rolnicze, okładania się cepem politycznym, to ministrowie wspierani przez ekspertów, naukę, wsłuchujący się w głos rolników, są tym gremium, które jest w stanie proponować również dobre, korzystne dla polskiej wsi, polskiego rolnictwa rozwiązania. Ja jestem przekonany, koledzy, że w różnych okolicznościach, w jakich sprawowaliśmy swoje urzędy, każdy najlepiej jak potrafił, starał się działać na rzecz dobra polskiej wsi i naszej ojczyzny. Czasami pamięć łagodzi niektóre konflikty, które między nami były, sprawia, że czasami niektórych rzeczy nie pamiętamy, niektóre koloryzujemy. Tak pamięć człowieka działa. Ale jeszcze raz chcę powtórzyć. Pokazuję w imieniu pana prezydenta i swoim własnym wielki szacunek wszystkim, którzy w różnych okresach podejmowali odpowiedzialność za polską wieś. Pozdrawiam wszystkich i w imieniu pana prezydenta życzę dobrego kongresu, dobrych dyskusji i dobrych wniosków. Dziękuję.